No i dzień dobry. Mamy domek w pandemii postawiony. Tydzień temu, dokładnie w poniedziałek, dzisiaj też mamy poniedziałek, przyjechały pierwsze elementy, niestety w takich warunkach. Więc w poniedziałek nam się trochę montaż pokiereszował. Nie było mnie tu niestety, dlatego nie ma filmu z montażu, no co zrobić. Natomiast w poniedziałek była walka o przejazd, żeby tiry wjechały. No udało się we wtorek zacząć instalację, nie obyło się bez dodatkowego Caterpillara. Wtorek był początek montażu na gotowym fundamencie. Pierwsze elementy parteru były rozładowywane. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek powstał ten zakres, który tu widzimy. W tej chwili, za chwilkę będą wchodzili dekarze i elewacja. No, takie widoki w koło inwestor ma, pewnie będą sarenki biegać na wiosnę, jak coś urośnie. No i tak to wygląda. Wtorek, środa, czwartek, piątek to się udało zrobić. Jeszcze hałdy pobudowlane, powykopowe, dużo sprzątania, ciężkie bardzo warunki na działce, glina, naprawdę ciężkie warunki. No, firma od elewacji, za chwilkę okna, które już czekają w magazynie, także myślę, że pod koniec listopada to już to będzie zupełnie wszystko inaczej wyglądało. Ale jeszcze sporo pracy. Chcieliśmy szybciej zrobić, może się uda do połowy grudnia skończyć zakres deweloperski z instalacjami w środku. Konstrukcja, keramik plattę. Na piętro nie wejdę. Niestety, bo nie mam tu schodów żadnych. No i zagadka, ile metrów kwadratowych ma ten budynek. Namawiam wszystkich do budowania niedużych domów sprawnie, żeby nie rozciągać procesu w tych ciężkich czasach, żeby szybko się wprowadzać. No może do połowy grudnia nam się uda ten zakres deweloperski zamknąć, tak żeby inwestor mógł sobie już w grudniu działać z wnętrzami. Natomiast no nie mamy jeszcze wiaty tutaj. Może przy następnym filmie uda mi się tą wiatę już sfilmować, czy zrobić zdjęcia. No warunki trudne. Dzisiaj taka przerwa techniczno-finansowa, bo też jak gdyby czekamy na kolejne transze bankowe, ale też dopinamy wszystkie umowy jeszcze z wykonawcami, żeby już to po prostu co do terminu odnieść, bo mieliśmy troszeczkę obsuwę. No, myślę, że i tak sprawnie w tych ciężkich warunkach to się udało zrobić. Nie obyło się bez stresów. Nie obyło się. O, ładne działeczki w koło jeszcze. Nie obyło się bez stresów, ale idzie w dobrym kierunku. Idzie w dobrym kierunku. No domek nie wydaje się taki mały, jaki jest. Odpowiem na tą zagadkę. 55 metrów na dole, 55 metrów u góry. Dość wysokie ściany kolankowe. O, ominę tą hałdę. No i tak to wygląda. Także w pandemii da się działać, da się też pracować. Oczywiście no ta sytuacja odbija się jakoś, bo też nie jest prosto z wykonawstwem, Też gdzieś te różne problemy się pojawiają, takie, których wcześniej nie było i były nie do przewidzenia, ponieważ umowa była podpisywana ładne parę miesięcy temu. No proces uzyskania pozwolenia na budowę, załatwienia finansowania przez inwestora, to wszystko trwało, produkcji elementów. No ale jesteśmy na dobrej drodze. Także w tydzień taki montaż takiej konstrukcji. Również zapraszamy do korzystania z naszej oferty samej konstrukcji, bo tutaj te wszystkie dalsze rzeczy praktycznie inwestorzy no są może i w stanie dalej sobie realizować metodą gospodarczą. To jest wszystko indywidualna rozmowa i po prostu
i indywidualne uzgodnienia. Także do następnego razu. Może następny film będzie ciekawszy. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.